Witam. Dzisiejszym tematem jest... A ty to kto? Protagonista? Jak poznałeś? Dzisiejszym tematem są najdziwniejsze fryzury w anime. Opisy będą krótkie. Po prostu to zobaczcie. Miejsce 10. Bitch, please, I'm fabulous. Ile żelu musi zużyć ten detektyw, aby mieć taki fryz? I dlaczego w ogóle chce mieć taki szpic? To pytanie bez odpowiedzi. Miejsce 9. Kenchan i jego dzwoneczki. Tak, tak, pamiętam. Te dzwoneczki miały zastosowanie w walce. Ale przyznajcie, to ułożenie kłaków jest niedorzeczne. Miejsce 8. Lady Selina i jej wiertła. Wiertła. Nawet protagonista anime przezwał ją Drill, czyli wiertełko. A kiedy panna się zdenerwuje, to fryzura nawet zachowuje się jak wiertarka. Miejsce 7. Jojo. Zaraz, chwila. Czy on ma na głowie czapkę? To dlaczego widać mu włosy? Gdzie zaczyna się czapka, a gdzie kończy? A może to w całości są włosy? Czy ktoś z was zna odpowiedź na to pytanie? Miejsce 6. Wszyscy. W pewnej górskiej miejscowości był tylko jeden fryzjer. Skończył on Akademię Sztuk Pięknych, a jego ulubionym okresem był kubizm. Bo jak inaczej wytłumaczyć ten mokry sen Picassa na głowach bohaterów? Miejsce 5. Dobra. Ja rozumiem, że można mieć afro na głowie, ale coś takiego? Co to właściwie jest? Bo to na 100% nie są dready. Kolejna zagadka dla was. Jak nazywa się to uczesanie? Miejsce 4. Powiedzenie mówi, że jesteś tym, co jesz. Kiryuin Ragio musiała jeść dużo tęczy albo skittlesów, żeby osiągnąć taki poziom nonsensu. Bo te włosy to jakiś absurd. Miejsce 3. Senku. Nie wiem, czy ta szopa na jego głowie miała być nawiązaniem do pewnego sławnego naukowca, ale mi to uczesanie kojarzy się z zieloną cebulką. No nie mówcie, że nie. Zielona cebulka jak w mordę strzelił. Miejsce 2. Franki. Pora się wyzwolić. Dlaczego mielibyśmy się ograniczać do jednej niedorzecznej fryzury? Najlepiej mieć ich kilka. Ej, zdałem sobie właśnie z czegoś sprawę. Czy to normalne, że robot ma włosy? Przed ogłoszeniem pierwszego miejsca jeszcze kilka honorowych szop na głowach. Zacznijmy od Goku. Skoro cebula była, to i kukurydza może być. Dev the Kid. Oj Kid, oj Kid. Gdybyś chociaż był symetryczny. Ran. Przez ten trójkąt na jej czaszce wygląda jak bliska krewna jednorożca. Bo. Nie znam anime, ale to afro ma kilka fajnych właściwości. Charles z Britania. Zdecydowałby się, czy jest imperatorem, czy angielskim sędzią. Miejsce 1. Szanowni Państwo, nie znam Yu-Gi-Oh! Nigdy nie oglądałem Yu-Gi-Oh! Ale znam tę fryzurę. To uczesanie jest legendarne. Dlaczego? Bo po dziś dzień nie wymyślono jeszcze bardziej postrzelonego ułożenia włosów niż zaprezentowane. Panie, panowie, kurtyna! Znacie jeszcze jakieś inne postacie z nienormalnymi włosami? Piszcie w komentarzach. Proszę też o łapkę i suba. Na razie.